W ciągu najbliższych miesięcy powstanie zintegrowany program rewitalizacji miasta, obejmujący nie tylko remonty. W programie zaplanowane zostaną różnego rodzaju inwestycje, które mają zostać wykonane do 2023 roku. Przygotowaniom towarzyszą czasem burzliwe debaty. Są to zarówno przedstawiciele instytucji miejskich, Urzędu Miejskiego, jak i organizacji pozarządowych. Wszyscy mają za zadanie, żeby zastanowić się, jak przeprowadzić tę rewitalizację nie tylko pod względem infrastrukturalnym, czyli przebudowy takich zaniedbanych obszarów miasta, ale społecznym, żeby jak najwięcej uruchomić tam społecznych funkcji. Ta duża grupa jest też wspomagana przez specjalistów, bo odbywają się to takie specjalne treningi, które prowadzi specjalistka do spraw rewitalizacji, jedna z osób, która najlepiej w Polsce się znają na rewitalizacji. Jest to pani dr Aleksandra Jadach-Sepioło. I my się wspólnie zastanawiamy nad tymi, które obszary mają być zrewitalizowane, które mają być wskazane do rewitalizacji i jak to przeprowadzić. Urzędnicy wraz ze specjalistami zastanawiają się, które obszary należy wciągnąć do programu rewitalizacji i co należy w nich wykonać oraz jakie nowe funkcje można im nadać. Dotyczy to także obiektów już zrewitalizowanych. Mogę powiedzieć na razie tak, jak w innych miastach to przebiegało i jakie tam projekty były realizowane. Na przykład były rewitalizowane takie zdegradowane miejsca, zniszczone, powiedzmy, stary browar, który ożył, który ma tam funkcję nie tylko miejsca, gdzie się produkuje lokalne piwo, ale również jakieś kulturalne. Są różne miejsca zabytkowe, którym są nadane właśnie nowe funkcje. Tak ożywia, tak jak sama nazwa wskazuje, rewitalizacja, czyli ożywienie takich miejsc zdegradowanych, zaniedbanych. Nie wiem jeszcze w Suwałkach, jakie to będą obszary. Jest tylko pewien limit, że to nie może być więcej niż 20% obszaru miasta. Opracowany plan będzie poddany konsultacjom społecznym, zapewnia ratusz.